Cześć, z tej strony Karolina. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić bardzo fajną, szybką i prostą kartkę dla dziewczynki z nowych papierów Scrap and Me o nazwie Little Cuties. Przegląd papierów arkusz po arkuszu znajdziecie na końcu tego filmu. Tym razem będziemy robić kartkę w formacie DL, czyli raczej takim dłuższym niż zwykle. Docięłam sobie trzy rodzaje papierów. Pierwszy papier z niebieskimi i żółtymi paseczkami będzie moją bazą, pierwszą warstwą, którą naklejam przy pomocy kleju. W związku z tym, że przygotowałam sobie aż trzy warstwy papieru, dwie z nich będę przyklejała zwyczajnie jedna na drugą na klej, a dopiero ostatnią warstwę przykleję z dystansem i będę do tego używała, tak jak już nieraz to robiłam, pianki Kraft oraz taśmy dwustronnej klejącej. Każda kolejna warstwa jest około centymetr mniejsza niż poprzednia. Ciekawa jestem, jak będziecie oglądać później ten film na końcu, kiedy pokażę Wam wszystkie arkusze, które z nich będą Wam się podobały najbardziej. Mi właściwie prawie wszystkie się podobają, bo są niesamowicie słodkie i naprawdę bardzo fajne, mają też fajne elementy do wycinania. Tu jeszcze zobaczycie, powycinałam sobie trochę elementów właśnie z arkuszy do wycinania. Docięłam też listki, które są z najnowszego wykrojnika z Agateria Craft. Mam też oczywiście gazę, trochę jakichś dodatkowych motylków, kwiatki i koronkę. No i jeszcze jedną tekturkę, która będzie podstawą mojej kompozycji. Na początek przy pomocy kleju przyklejam tekturkę. Dopóki klej jest jeszcze mokry, możecie tą tekturkę lekko przesunąć w lewo, w prawo, do góry czy w dół, tak żeby po prostu była w miejscu centralnym, czy po prostu w miejscu, w którym Wy sobie tego życzycie. Następnie, żeby wyrównać poziom, żeby nie musieć przyklejać elementów w tej dziurze, w ramce, w tekturce, przyklejam wycięte z wykrojnika koło. Żeby dodać projektowi trochę delikatności i takiej lekkiej zwiewności, przyklejam teraz gazę. Docinam ją sobie na taką długość, jak jest mi potrzebna i przyklejam zwyczajnie na klej. Właściwie ta kartka mogłaby już całkiem ładnie wyglądać tylko z przyklejoną sukienką, tą różową, która leży po prawej stronie, ale no cóż, chciałam, żeby była trochę bardziej bogata, ponieważ to jest kartka na chrzciny. Dlatego zdecydowałam się, żeby dodać więcej kwiatów i liści. Gałązki, które wycięłam z wykrojnika, podzieliłam na dwie części, żeby móc bardziej te liście nakładać jedne na drugie i przez to będą bardziej trójwymiarowe. Te niebieskie gałązki wycięłam z arkuszy do wycinania. Przyklejam je dlatego, że właśnie fajnie i ciekawie będą wyglądały, skontrastują trochę te białe liście. No i przy okazji będzie więcej warstw. Wszystkie liście przyklejam na klej. Na początku chciałam nawet, żeby one bardziej się rozchodziły na lewo i na prawo. Tylko że przypomniałam sobie, że ta kartka ma wejść do pudełka i prawdopodobnie mi się nie zmieści, jeśli będą za bardzo wystawały poza jej bazę. Dlatego troszeczkę jednak je ściśniłam do środka. Śliczne niebieskie kwiatuszki, które wycięłam sobie wcześniej z arkusza, dzielę na kawałeczki, żeby móc je bardziej wpasować. Do sukienki przyklejam wcześniej przygotowaną piankę Kraft, żeby mogła odstawać od całego tła. Teraz będę chciała jeszcze przykleić kilka kwiatków i z tymi kwiatkami miałam lekki problem, ponieważ nie mogłam znaleźć odpowiedniej wielkości i jakoś tak mi się wydawało, że żaden nie pasuje. Najpierw właśnie sobie wyjęłam te, które mam u góry w lewym rogu, ale kompletnie nie pasowały do tego, co ja sobie wymyśliłam, więc po prostu zdecydowałam się, żeby po lewej i prawej stronie przykleić taki sam kwiat. To jest kwiat z materiału z Prime Marketing. Dodatkowo jeszcze dodałam trochę takich maluteńkich motylków i kawałki koronki, które podzieliłam na drobne elementy, bo tak jak pewnie zdążyliście zauważyć, te grubsze koronki, one się składają z różnych elementów, które można jeszcze też podzielić i nie trzeba jej zawsze używać w całości, tylko po prostu można sobie wyodrębnić jakieś fajne kawałeczki. Koronkę przyklejam na gorący klej. Możecie też przykleić ją na przykład na klej Magic, ale oczywiście po prostu dłużej będzie to wszystko zasychało. No i teraz jeszcze kilka drobiazgów do wykończenia. Przyklejam na środki motylków bardzo malutkie, błyszczące kryształki samoprzylepne. A na papierze zrobię jeszcze kilka malutkich kropeczek z enamel dotsów z fabryki dekoru. Mam tu dwa takie bardzo ładne pastelowe kolory. Niebieskim kolorem zrobię enamel dotsy na papierze, a różowym na listkach. No i karteczka jest już gotowa. Jeśli film się Wam podobał, proszę dajcie mu łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. A teraz, tak jak mówiłam na początku, przejrzyjcie sobie jeszcze tak na szybko całą kolekcję papierów Little Cuties.